Jest tu kto? Zwykłe maści. Nic specjalnego. To tylko zwykła świeca. No i gdzie ona się podziała? Udało jej się zgromadzić niezłą biblioteczkę. Czarci krąg nakreślony kredą. Takich cacek nie widuje się w Velen. Ma silną aurę. To artefakt, albo... Więc tutaj zniknęła. No, no, ładnie tu. Zastanawiałam się, ile ci to zajmie, Geralt. Jestem na górze, nie krępuj się. Witaj, Wiedźminie. Masz plamkę. O, gdzie? Chyba nie przyszedłeś, żeby podglądać. Nie, mam sprawę. Odwróć się i poczekaj. Keira Metz w samym sercu Velen. Wydawało mi się, że nienawidzisz życia na wsi. Zapewniam cię, że teraz nienawidzę go po stokroć bardziej. Słyszałem, że w okolicy mieszka czarownica, ale nigdy bym się nie spodziewał, że jest nią była doradczyni króla Foltesta. Hmm.
Podoba mi się, że zachowałeś tę uroczą zdolność do dziwienia się światu właściwą dzieciom, błędnym rycerzom i półgłówkom. Zrobiłaś się bardzo drażliwa. Czy tak powinno się witać starych znajomych? Powitałam cię miłym widokiem. A teraz powiedz, co cię tu sprowadza? Chyba zdajesz sobie sprawę, że muszę o to zapytać. Co tutaj robisz? Niech pomyślę. Zażywam świeżego powietrza, podziwiam malownicze plenery, może podtrzymuję odwieczny sojusz miasta i wsi? Nie. Ja się tu ukrywam, Geralt. Ślepy jesteś? Nie widzisz, co się dzieje na świecie? Masz na myśli prześladowania czarodziejów? Tak, mam na myśli nową pasję Radowida. Wyrżnąć wszystkich, którzy parają się magią. Nie słyszałeś o łowcach czarownic? Mordercy przemierzają północ wzdłuż i wszerz. Palą księgi, wieszają wróżbitów, katują zielarki. Wybrałaś sobie dziwne miejsce na kryjówkę. Niczego nie wybierałam. Na północy ludzie Radowida łowią czarodziejki jak z rybnego stawu. Południe zajęte przez Nilfgaard. Dokąd miałam uciekać? Cesarz trzyma czarodziejów krótko, lecz nie zakazuje im praktyki. Radowid i Emhyr różnią się wszystkim oprócz jednego. Łączy ich nienawiść do Loży Czarodziejek, a ja należałam do Loży. Jak się czujesz w roli wiejskiej czarownicy? Koszmarnie. Nie cieszy cię bezgraniczny szacunek i zaufanie okolicznych chłopów? Oni podziwialiby każdego, kto potrafi zrobić maść na hemoroidy. Długo to już jesteś, co? Wystarczająco długo, żeby zacząć gnić. Nawet nie wyobrażasz sobie, jak bardzo nienawidzę tego miejsca. Wróćmy do tematu. Szukam pewnej dziewczyny. Jakiej dziewczyny? Podobno weszła w zatarg z miejscową czarownicą. Ktoś naopowiadał ci bajek. Tutejsze dziewuchy nie ośmieliłyby się ze mną zadzierać. Ona nie była stąd. Coś kręcisz, Geralt. Jeśli mam ci pomóc, powiedz mi, o co ci chodzi. Kogo szukasz? Chodzi o Ciri. Ciri? No tak. Teraz rozumiem, skąd te tajemnicze miny. I mówisz, że miała jakiś problem z czarownicą? Czyli jej nie widziałaś?
Nie. Ale jakiś czas temu ktoś pytał mnie o szarowłosą dziewczynę, która nie wygląda na chłopka. Kto to był? O, nie tak szybko. A gdzie podarunek dla czarownicy? Gdzie uniżona suplika? Nie wiem, jaką masz stawkę. Kopa jaj? Trzy kurczaki? Stawka rośnie z każdym twoim słowem. Być może już cię nie stać na te informacje. Jesteś jeszcze bardziej kłótliwa, niż cię zapamiętałem. A przecież kontakt z naturą powinien cię wyciszyć, uspokoić. Natura śmierdzi. Ach, no dobrze, nie patrz już tak na mnie. Wiem, wiem, chodzi o Ciri. Pytał o nią jakiś elf. I to nie byle zawszony brudas z komanda wiewiórek, tylko elf i czarodziej. Jak miał na imię? Nie przedstawił się. I nosił maskę. Był bardzo tajemniczy, ale spodobał mi się. Inteligentny i opanowany. Mówił, czego chciał od Ciri? Powiedział tylko, że mieli się spotkać w Velen. Chciał się dowiedzieć, czy nie przybyła tu przed nim. Zostawił dla niej jakąś wiadomość? Nie, ale prosił, żebym przeprowadziła do niego dziewczynę, jeśli ją spotkam. Czyli wiesz, gdzie go szukać? Tak, mówił, że znalazł sobie kryjówkę w elfich ruinach niedaleko wsi pod Gaia. Pójdę tam z tobą. Myślisz, że sam nie trafię? Mam z tym elfem niedokończony interes. Coś mi obiecał, ale już się nie pokazał. Poza tym ja też chcę zobaczyć się z Ciri. Wiem, że pomyślałeś o tym samym. Ona może już tam być. Możemy wyruszać? Tak, chodźmy. To tutaj. Byłaś tu już wcześniej? Nie. Liczyłam, że Elf wróci albo pojawi się tajemnicza dziewczyna, o której mówił. Nie mam pojęcia, czego spodziewać się po tym miejscu. No to się przekonajmy. No chodź! Bella Glam. Dziki Gon. Co? Upiorni jeźdźcy? Myślałam, że oni nie istnieją. To znaczy...
No to przypatrz się uważnie. Jest z nimi nawigator. Kto? Możesz nas teleportować na drugą stronę? Wolałabym teleportować nas do domu. Naprawdę chcesz za nimi iść? Pośpiesz się. Nie podoba mi się to wszystko. Cholerne teleporty. Uspokój się, to tylko szczury. Ja nienawidzę! Geralt! Zabierz je! Aż tak się boisz szczurów? Mogłaś się anihilować jednym zaklęciem. Dobrze, już nic nie mówię. Co się właściwie stało?
Coś tutaj wypacza teleporty. Tylko nie wiem, jak im się udało przejść bezpiecznie na drugą stronę. Dziki Gon używa specjalnej magii teleportacyjnej. Mają do tego wyszkolonych czarodziejów, nawigatorów. Jak dla mnie mogą sobie mieć nawet trzech sterników i papugę. Ja na pewno nie będę więcej ryzykować. Ruszajmy. Dziki Gon ma nad nami sporą przewagę, ale może jeszcze nie wszystko stracone. Zwariowałeś? Musimy się stąd wydostać. Muszę dowiedzieć się, co robi tu Dziki Gon. Przyszliśmy szukać elfiego maga, a nie walczyć z Gonem. Jeśli oni dopadną go pierwsi, raczej już z nim nie porozmawiamy, a poza tym... No, mów dalej. Czekaj, ty masz coś wspólnego z Dzikim Gonem. Chodzi o Ciri? Nie powiedziałeś mi o czymś, prawda? Chodźmy, to może ci powiem. Ty tak zawsze? Zaczynam współczuć Triss i Yennefer. No już dobrze, ruszajmy. Gwella Glan! Jaka projekcja? Coś w rodzaju czarodziejskiej skrzynki pocztowej. Dużo bezpieczniejsze rozwiązanie niż tradycyjny list, który każdy może zabrać, zanim trafi do adresata. Ta wiadomość na pewno była dla Ciri. Córka Mewy to dziedziczka Lary Doren. Rzeczywiście, elfy tak nazwałyby Ciri. Ale co z tym znakiem miecza? To jakaś zagadka? Tak, ale niezbyt trudna. Wystarczy wiedzieć, że miecz Ciri to Zirael, jaskółka. No dobrze, ale kto poza tobą wie takie rzeczy? Chyba właśnie o to chodziło. Elfi czarodziej zabezpieczył przejście tak, żeby tylko Ciri mogła do niego dotrzeć. Pewnie nie przewidział, że pojawi się tu ktoś taki jak ty. Myślę, że jednak spodziewał się nieproszonych gości. Mam nadzieję, że Dziki Gon trafił na jakieś przeszkody po drodze. No to chodźmy. Myślisz, że jeśli pójdziemy za znakami jaskółek, to wystarczy? Zobaczymy. Uważaj, te tłuste żółte opary są trujące. Wiem, nie musisz mnie pouczać. Umiem rozpoznać piestrzenicę lisią. Wesemir opowiadał, że kiedy nauczył się rzucać igni, od razu wypróbował je na tych grzybach. Kiepski pomysł. I co? Cóż, przeżył. A na młodych wiedźminach rany goją się szybko. Chodźmy. Ha!
Wygląda trochę jak tamten filar od projekcji Elfiego Maga. Zirael, nifur de solesteir am. Zirael, nifur de solesteir am. Ainsil, Kelpie. Kelpie? Chodzi o tego potwora morskiego? Nie, Ciri nazwała tak swoją klacz. Podobno potrafiła galopować jak demon. Rzeczywiście dobre imię dla konia. To co, szukamy? Bella Glan. Zirael, mi for de sole sei. Ciekawe, o co tu chodzi. Wyglądają, jakby ktoś je szybko namazał na ścianach wapnem. Wizerunek myśliwskiego psa nie ma nic wspólnego z Kelpie. Musisz zawsze wszystkiego dotykać? Geralt, wszystko w porządku? Powiedzmy. Rysunek konia to pewnie wskazówka dla Ciri.
kelpi. Rysunek konia? Prawie taki sam jak poprzedni. No to zobaczmy. Geralt? Nie wiem, co zrobiłeś, ale zadziałało. Wracaj tu! No tak, już wiem, co wypaczyło mój teleport. To ten portal. A, to dlatego wylądowałem w gnieździe utopców. Ciesz się, że w ogóle wyszedłeś z niego w jednym kawałku. A potem wszyscy się dziwią, że nie lubię teleportów. Spróbujmy go uruchomić. Chyba jaskółka. Działało! Idziemy! To na pewno bezpieczne? Musi być, skoro elf i czarodziej przygotował to przejście dla Ciri. No chodź! Złe przeczucia. Zirael nie rozpoznano. Intruzi. Bella Glam. No i po wszystkim. Wiedziałam, że sobie poradzimy. Co? Następnym razem mnie uprzeć. Nie powinieneś lekceważyć mojej intuicji, Wiedźminie. Na przykład co do ciebie mam bardzo dobre przeczucia w różnych kwestiach. Podobno ci się spieszyło. Thank you.
co zrobisz, kiedy już spotkasz Ciri? Masz jakiś plan? To zależy od niej. A wyobrażałeś sobie, jak to będzie? Co ona powie, jak teraz wygląda? Nie. Przepraszam, zagalopowałam się. Czasami zapominam, że nie znamy się na tyle, żeby rozmawiać o sprawach osobistych. Nie martw się, jesteśmy na dobrej drodze. Tam jest teleport. Aktywujmy go szybko, bo mam wrażenie, że zaraz wyleci na nas następny golem. Kolejny symbol jaskółki. No, udało się. Chodźmy. Zamrozili je, zanim zdążyły ich zaatakować. Esaise. Zabarduan. Nirin Yamar. Ram. Thank you.
Co się dzieje? Zaraz mi przyjdzie. To wymagało sporo mocy. Tylko mi tu nie mdlej. Teraz, kiedy mnie tak ściskasz, nigdy w życiu. Chętnie bym ci powiedział, że możemy tu chwilę zostać i odpocząć. Wiem. Musimy iść. Zablokowali przejście. Może spróbuję. Zostaw to mnie. Bella Glan. Chodźmy, może jeszcze ich dopadniemy. Dzięki za pomoc. Mieliśmy ciężką przeprawę. Dobrze, że przyszłam tu z tobą. Nie poradziłbyś sobie beze mnie, prawda? No przyznaj. W życiu. Czeka na nas. Uparty jesteś, Dwan. Geralt, pomogę ci. Odsuń się. Przestań mi mówić, co mam robić. Pożałujesz. Ciekawe, ile wytrzymasz. Oh.